A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. No tak jak mówiłem, pochodziłem sobie po kupcach za rękawiczkami, tymi wiecie plus 3 do umiejętności łuku oraz kuszy. No trochę pochodziłem i no udało mi się znaleźć o takie plus 3 do umiejętności łuku i kuszy i tam plus 1 do zręczności oraz takie plus 3 do umiejętności łuku i kuszy i szansa na nowe... Na nowe, po prostu to nie jest nowa mrozu, tylko nowa, czyli no, taka lipa w sumie. O ile plus 3 do poziomu umiejętności łuku i kuszy nie jest jakoś bardzo ciężko znaleźć, ale jeszcze wylosować tę szybkość ataku naprawdę ciężko. No pewnie coś tam jeszcze będę sobie losował, ale na razie pomyślałem, że założę sobie, no nie wiem, wezmę takie z nową jeszcze. Nie sądzę, żeby ta nowa jakoś często się przydawała tutaj. Nawet jak zostanie wygenerowana, to wiele nie zrobi. No ale głównie chodzi o to plus 3 do umiejętności łuku i kuszy. No spadnie nam niestety szybkość ataku pod naszą strzałę zamrażającą. W przypadku strzały z popielenia to nie ma znaczenia, bo ona ma cooldowna. No i szkoda troszeczkę tej odporności na ogień, ale ostatnio się udało znaleźć talizman, więc nie jest aż tak źle. Czy ja mogę te rękawiczki z powrotem odłożyć? Miejsca za bardzo nie ma, stopy goblina lepiej zostawimy. Ten tkacz jedwabiu chyba się nie przyda, co? Mogę go wywalić? Mogę? Czy nie mogę? No chyba mogę, no mana jest dla jakiejś takiej czarodziejki pod... Pod Energy Shielda może, no kurde, ile to wymaga siły w ogóle? Niewiele, 65, ale no nie wiem, czy z takich butów będziemy korzystać. Mieliśmy gdzieś tutaj, o właśnie, tę hydrzą czaszkę. Może hydrzą czaszkę sprzedam. Chociaż też siła nie jest jakoś bardzo wymagana, jakiegoś ortsola zawsze można zrobić, jakby trzeba było mieć plus 1 w nakryciu głowy. Trochę szkoda też, nie? O, w ogóle mamy tutaj zbrojkę Natalii. A nie chcielibyśmy dla klatu dać takiej zbroi Natalii? Ja zupełnie zapomniałem o niej. Trzeba to będzie przemyśleć też. Stanowczo. Nie no, chyba tę hydrzą czaszkę wywalę. Sigon, nocleg lawa chcę zostawić. Tutaj mamy coś takiego jeszcze dla barba. Może pięść maga. Sam nie wiem. Dobra, powiedzmy, że Mavina jakoś już chyba nic z niej tutaj nie będzie. Więc niech będzie... że Mavina odpada. Zmieniamy rękawiczki, te rękawiczki... A mam, że może po prostu skórę Magnusa wywalić. W sumie to nie są jakieś wybitne rękawiczki, aczkolwiek no nie są takie złe, co? No nie są takie złe. Patrzcie, to zdrowie z kuli tutaj tak wygląda, tak się wstrzeliwuje w te bonusy do skóry Magnusa, jakby tam coś tam ze zdrowiem było jeszcze, tak do dodania jakimś cudem, nie? Dobra, powiedzmy, że ten pasek. Pozbywam się go. Także Mavina, goodbye. No i teraz tak, z tymi nowymi rękawiczkami, obrażenia jakie są, każdy widzi, koszt many jaki jest, każdy widzi, strzała z popielenia, tutaj dostała też fajny bonus. W ogóle do strzały z popielenia ze sprzętu to my mamy w sumie plus 10, no nie? Plus 6 tutaj z łuku, plus 3, plus 3, tu jeszcze plus 3, tu jeszcze plus 1, także tak to wychodzi. Dobra, świątynia żmijoszponów dzisiaj, tak? Skończyliśmy sobie, znaczy tak, walkirię przywołam, tu mamy manę, wszystko. Skończyliśmy sobie w zaginionym mieście i tu już było to przejście znalezione, przejście tam gdzieś na górze. No to muszę się jakoś tutaj boczkiem przycisnąć. No tutaj pójdziemy, zobaczymy co w ogóle będą za przeciwnicy. Są skoczki, mogą być skoczki, no strzała troszeczkę lepsza. No ta szybkość ataku spadła, odporność na ogień 45, no musimy na ogień uważać na pewno. Będziemy teraz chodzić po tych wszystkich pałacowych piwnicach, tam mogą być jacyś, znaczy strzelcy ogniści, to że tak powiem to nie będą, ale jacyś magowie z ogniem mogą być. Ale to wolne pociski mają, nie? Ale trzeba uważać na jakieś... O, przekleństwo miał. Na jakieś wybuchy zwłok, takie z zakrętego ognia, może coś w tym stylu. Nigdy nic nie wiadomo. No, skoczki widzę tutaj, luzik, mamy połowę paska z expem. Czyli testujemy nowe rękawiczki dzisiaj. Nie, wrażliwość na zimno, tego ostatnio nie było. Jak tam nasza strzała z popielenia? Chyba teraz do synergii coś tam da mnie.
co prawda do podpalenia bonus nie dojdzie, ale... Ale powinno być w porządku. No dobra, w każdym razie mamy strzałę ognistą, troszeczkę lepszą. Nadal szału nie ma, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się ma rękawiczki plus 3 do umiejętności łuku i kuszy, jak mówi staropolskie porzekadło. No, a coś tam uschodzi, to zdrowie. No lepiej by było, jakby Kratu miał Feniksa, nie? W mieczu zrobionego. A propos Kratu, dostał miksturkę. Także jest dobrze. Maruderzy sobie tu chodzą. Wycofują się. Dobra, porowieni. Uzupełnię sobie miksturki. Tu strzały, miksturka. No nie ma wielkich problemów na razie. Bo czemu to miały być, nie? Zwłaszcza na otwartych przestrzeniach. To co by się tu miało dziać? Jeśli mamy postać dystansową. Ale niedługo wkraczamy do świątyni węży. Te świątyni... Znaczy, którejś mi oszpony miały niewrażliwość na zimno chyba, nie? Więc jak zaczną szarżować tam... Na naszych pomocników i na mnie, no to zobaczymy, jak to będzie szło wtedy. Mam nadzieję, że na starcie na mnie wyjdą. Zęboskóry miał na co niewrażliwość? Ktoś pamięta? Na zimno miał? On ogólnie miał zaklęte błyskawice, ale czy to mu tam na Helu przeważało jakąś szalę i dostawał dodatkowo niewrażliwość na błyskawice, tego nie wiem. Zależy, co tam jeszcze mu takiego losowego doszło, nie? Oprócz tych gwarantowanych bonusów. Dobra, w każdym razie, no, w każdym razie tu jeszcze jakiś skoczek próbuje nas powstrzymać przed wejściem do Doliny Węży. Takie dostał zadanie. O. I dali mu ametyst bez skazy, jako zapłatę za to, za wykonanie tego zadania. Zapłacili mu z góry, okazało się, że źle zrobili. O, tutaj jakieś ogniste wieżyczki potężne. No dobra, świątyniarz Mioszponów i zobaczymy teraz... Mam nadzieję, że wiem, co robię. Ja mam nadzieję, że nie będzie tych węży z niewrażliwością. Dobra, mamy węże z niewrażliwością. Dobrze, że same węże same z siebie nie mają jakoś bardzo dużo zdrowia. No, niech się wyszarżują, będą... tutaj widzę, bo się na starcie. Niech się wyszarżują, będą blisko i nie atakują już szarżami. Kratu dostał fioletową, jeszcze jedną fioletową, jeszcze jedną czerwoną, jeszcze jedną fioletową. I w ten sposób wszystkie fioletowe poszły na Kratu. Mam jeszcze jedną czerwoną. No, Kratu to przeżyje? Żyje. Zaraz pójdziemy się delikatnie ogarnąć. No, mamy początek porobiony. To dobrze. No bo wiecie, na początku jak nie ma gdzie uciekać, to różnie to bywa. Czasem trzeba ostro kombinować. No tutaj jakoś ostro nie trzeba było całe szczęście kombinować. Już mamy tam troszeczkę luźniej, ale muszę wyjąć miksturki. No dobra, będziemy zbierać miksturki. W świątyni węży. Znaczy w świątyni Żmioszponów. Co to za lacha? 34 tysiące. 34 tysiące złotówek. O! I kolejny perfekcyjny ametyst. Dużo ich. No dobra. No to niestety trafiły nam się takie brzydkie węże. Fajnie by było szybko znaleźć przejście na poziom drugi po prostu. Bez obchodzenia tego. Brzmi już pomy. No są też wskrzeszacze, ale to nie problem. Wskrzeszacze to akurat... Kościany wojownik, niewrażliwość na zimno. Tutaj będzie masakra. Dobrze, że te rękawiczki jakieś tam zakupiłem. Trochę tych obrażeń od ognia nam dojdzie. Trzeba tak, trzeba załatwiać jakoś tego szybko wskrzeszacza. Liczyć na przebijanie, widzę tutaj przez szkieleta, chyba żebym tam wszedł, inaczej stanął. On jeszcze ma odporność na zimno, chyba niezłą. A, te obrażenia tak wchodzą, jakby chciały, a nie mogły. No to dzisiaj będzie ciężki odcinek, coś czuję. Chyba, że jakoś naprawdę szybko znajdę to przejście. A teraz weź tego szukaj na piekle to... No, już idą z niewrażliwością, tu jeszcze sarkofag. Tu jeszcze boss. Łop. No, to będzie się działo. Dobra, musimy wyprowadzić węże.
To jest to. To podejrzewam będzie po zimnej równinie. Druga taka kłopotliwa lokacja, na jaką trafiamy. A tu już pada tutaj. A tu nie ma pancerza, niestety. Dla tych, którzy uważają, że pancerz nie ma znaczenia w Diablo, to niech patrzą na kratu, co się dzieje, jak nie ma pancerza. Nie wiem, wszystko wchodzi jak masło. No dobra, no ale porobiliśmy tego bossa, to jest dobra wiadomość. Kościony hełm zabójczy, straż tutaj jakaś ma. No dobra, idę zdjąć klątwę, idę po kratu mimo wszystko. No dobra, ale jakoś pomału się przesuwamy. Tam trzeba będzie ten sarkofag rozpracować. O, i będziemy mieli takie większe pomieszczenie, już wypadowe. Że mogę ci służyć. Większe pomieszczenie wypadowe. Nie mogłaby uleczyć odpowiednia mikstura. Dobra, wezmę więcej tego wszystkiego. Idziemy po kratu. Dobrze, że kratu jest w promocji, jak to ktoś napisał kiedyś w komentarzu. Jest taniej, tak? Promocja na kratu jest cały czas taka sama cena, ale nie 9999 tam coś tam, tylko 1111111. Okej. No dobra, trzeba się czaić. Nie wybieramy innej drogi. Idziemy tutaj. Czy sarkofag to by się w ogóle w końcu popsuł, nie? Ale to nie będziemy na to czekać. Jeszcze jakiś wężeł. Dobra. No i poszedł wziąć rozpęd, tak? Dobra. Jeszcze tamten wskrzeszacz jest, no ale to nic na razie z nim nie zrobię. Nie chcę tam wchodzić. Jeszcze mam nadzieję, że tam nie ma kolejnego bossa od tych szponów, ale chyba nie. Ach to, aha, ten sarkofag też ma niewrażliwość na zimno. No tak. No tak. No nie no, kratu musi dostać fioletową. Masakra tu jest! Masakra. No dobra, zawsze można iść na łatwiznę. Ale nie no, nie będziemy tak robić. Iść w furię błyskawic, nie? Nie, furia błyskawic jest dla słabych psychicznie. My tutaj gramy ostro ze strzałami z popielenia. Zostań na chwilę. No dobra. Kratu przeżył. Muszę wziąć miksturki. No boję się tam wejść troszeczkę dalej, żeby tego wskrzeszacza wyeliminować, bo tam zaraz. Bo tam ogólnie jest dużo tych przeciwników. Byle jaki do mnie podejdzie i zacznie mnie szkielecik klepać, to już zacznę odczuwać. To jest taki problem z Amazonką. Niestety. Dobra, coś tu wziąłem. Nawet exp szybko idzie, mimo że zabijam wolno. Wiecie co, może strzały kupię, bo zaraz się okaże, że się kończą. Już trochę tego dzisiaj wystrzelałem. Okej. Musimy rozpracować to pomieszczenie, nie wybieramy innego. Te węże trzeba wszystkie wyciągnąć. Na pewno tam jeszcze jakieś były, co? Czy nie było już węży? Dobra, załatwimy tych, bo właśnie tych. Może oni ciągle wychodzą, ale to nic. Dobra, gdzie ten wskrzeszacz jest? Tam. Klepię go. No nie, jakiś zombiak stanął na drodze. Może zrobię korektę. Dobra, nie ma węży. Nie ma szkieletów przy mnie. Jest dobrze. Porobimy go. Tu jeszcze na dole idą. Możliwe, że jest jeszcze jakiś wskrzeszacz, tak? Namierzę go. Musimy go wyeliminować. Kratów, masz fioletową. Dobra. Teraz sarkofag. Stanę sobie tu w rogu. No i z sarkofagiem to nie będzie tak łatwo. Wykoszę te mumie wszystkie, dobra. Kolejną mumię załatwię i zapodajemy strzałę ogniową. Kratu tu jest w ogóle gdzieś? Czemu kratu nie bije? O właśnie, sarkofagu mumii. Bo jest zajęty niszczeniem zombiaków, tak? Dobra. Jakiś zombiak tam gdzieś sobie poszedł. Szybko wychodzą. Jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że sarkofag sam się zniszczy.
bo tak też może być. O, o, już Kratu tam zaczął bić fizycznie, jak obrywa. Patrzcie, patrzcie, jak mu szybko schodzi wytrzymałość. Udało się. Udało się. Easy gierka, co? Okej, tu jakiś jeszcze poszedł sobie. No dobra. Czyli dzisiaj schodzą fioletowe miksturki i nie lecą w terenie. Na razie, dobra. No to może tutaj, za tymi drzwiami, coś? Okej. Kolejny sarkofag. No to, żebym sobie drzwi otworzył. No dobra, zaraz pewnie jakiś żmiosz po mnie jeszcze przyjdzie. No trudno. Niewrażliwość na ogień, strażnik. Dobra, bijemy. Już, już mam do niego dostęp, więc... Ej, może to tu będzie to przejście? To jest możliwy układ. Nie, to nie, ale to chyba nie będzie to. Jednak. Nie, to chyba nie to. Bo tu widzę już takie w bok coś idzie. Bo gdyby to był taki osobny kwadracik na mapie, to od tej strony południowo-wschodniej mogłoby być przejście, nie? No ale dobra, to porobione. Łyknę sobie miksturkę, przejdę się kawałek dalej. Musimy niestety zaraz otworzyć kolejne drzwi. A za nimi... Przyjmij szpony, dobra. Klepiemy. Nie ma bossa. Nie ma sarkofagu. Sarkofag twoim wrogiem w świątyni żmioszponów. Twoim największym wrogiem. Okej, okay, easy gierka. Tutaj mam porobione. Strzoły. Oho, już jakaś aura potężna. Pytanie, co to za bosior będzie. Wiem. No zaraz się wszystko okaże. Na razie mamy manę. Bosior, proszę ja was. No na razie jeszcze wystrzył sobie jakieś sejmitary. Żmioszpony, czempioni. Wolałbym, żeby nie miały tej aury dodatkowo. Dlatego... No Kratu postanowił tam zostać. Dlatego trochę je wyciągnę. No, nie są takie skłonne do wyjścia. Za to Walkiria z Kratu są skłonne do wejścia. Ej, może one nie mogą przejść? Tam jest urna! Ale Kratu oczywiście może przejść, bo schudł ostatnio. Chciał się przypodobać Walkirii. No nie, no z tą klątwą przysianego porobią momentalnie. Ale patrzcie, jakie cwane żmioszpony. Postawiły sobie urnę, nie? Zagrywka strategiczna. Strategiczną urnę postawiły. Dobrze. Ale już jakoś to idzie. Tak. Nie, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No, żmioszpony na helu potrafią sobie urnę postawić w drzwiach. Jeszcze jakiś? Dobra, jakaś mana tu jest w ogóle. Niestety, tam jest gdzieś wciąż ta klątwa. Ja nie mam jakby co fioletowych mikstur. Dobra, niech na razie będzie tak. Strzały są. Wychodzą sobie szkielety, tak? I mogą być wskrzeszane. No to jest problematyczne. Ciekawe, co to za bosior jest. Są wskrzeszane? Jakoś leczone coś? Czy poza zasięgiem wskrzeszacza? Zobaczmy. Nie, jeszcze jakiś żmioszpon się ostał. Chyba cztery żmioszpony w sobie były. Trzeba go porobić, żeby nie zaszarżował z tą aurą czasami. No, dużo wskrzeszaczy. O, tam jest jakiś. Dobra, liczymy na przebijanie. I też przez dwa szkielety, jak się to będzie miało przebijać, to nie wyjdzie. Niestety za małą celność już mamy. Ale jakoś już przez jednego szkieleta dajemy radę. Jeszcze teraz się pozbyłem tych rękawiczek z tylnością. Patrzcie, jak taki szkielet może mocno brać. Dobra. Tutaj tego trzeba załatwić.
Już jest nieźle, ale wciąż nie wiemy, co tu ma tę aurę. Dobra, kolejny drobny kroczek Amazonki i wielki krok dla naszej serii. Okej. No nie, no tutaj to nie będzie to. Nie, to nie będzie to. Powinienem... Nie, tam też to nie będzie. No dobra, to nie będzie właściwa droga. Nie kuśmy losu tutaj, nie przedłużajmy. Obierzmy inną drogę. Ciekawe. No dobra, pójdę w dół w takim razie. Tylko tak, może jednak wezmę jeszcze sobie te miksturki. Fioletowe na wszelki wypadek. Pierwszą odnogę sprawdziłem. Miłego dnia. Nawet się podekspiłem troszeczkę. Musimy się stąd wydostać szybko. No, miksturki pomału schodzą. Dobrego dnia. Okej, dużo many. Klatu przeżyło, dziwo, tym razem. Wracamy walczyć. No dobra. Dobra. No to mi się nie podoba. Stonę sobie tu. Strażnik pokonany. Pytanie, ilu ich tam jeszcze będzie za chwilę. Dobrze. Węże. Dobra, węże są priorytetem. Klatu uleczony. Dostał fioletową. Dobra, już nie chciałem mu trzeciej dawać. Ważne, że tego strażnika porobiliśmy, teraz musimy zwabić te węże. No niestety, dzisiaj będzie taki odcinek bardzo taktyczny. W świątyni węży, na Helu. I żeby tylko nie było sarkofagów tam za dużo dalej. To będzie dobrze. Kto idzie? Kto idzie? Zgadnij. Klatu się przyczołgał do niego, zakrwawiony taki tutaj. Ciekawe, kto może po niego iść. Okej. Ale Gray jest przewrażliwiony. W ciemnościach tam stoi, bo słońce nam wyłączyli. Dobra, fajnie, żeby tego żmijoszpona wyhaczyć. I fajnie, żeby tutaj żaden wskrzeszacz nie wskrzeszał. Z takiej odległości. Dobra, tutaj mamy jednego żmijoszpona. To już jest do przodu. Drugiego. Zobaczmy, było ich tam więcej. Jeszcze jest trzeci. Fajnie by go było porobić. Aha, bo klatu go straszy, tak? O! Dobra, ja szybko tego strażnika postaram się wyeliminować. Udało się. Okej. Okay. Aha, to jest taki ślepy zaułek znowu. No dobra, no to coś znowu wiemy. Na razie kiepsko mi idzie wybieranie właściwej drogi. Ale to nic. No to w takim razie może w prawo pójdę tam do góry. Jest żmijoszpon Sugus i święty wstrząs. Okej. Klepiemy. Tak z zawinka wychodzą, więc nie mają za bardzo jak szarżować. Mam nadzieję przynajmniej. Klatu już pada. Dostał fioletową. Dobra, radzimy sobie. Jedna fioletowa poszła tylko na klatu, na razie. Zakręty... No dobra, klatu się przewrócił. Kolejne żmijoszpony. Dobra, jak tam Walkiria? Czy dam radę zabić tego bossa? Chyba dam radę, stoi w płomieniu. Tak!
załatwiony, stracił aurę świętego wstrząsu, idziemy po kratu. Kolejna odnoga w toku. Dobry wieczór. No dobra, miksturka, niech będzie. Dobry wieczór. No, ale pomalutku to się porobi, wszystko spokojnie. Idziemy po kratu, przy okazji skoczę sobie do Drognana po zwoje. Zastanawiałem się... Aha, ty się lepiej nie zastanawiaj. Daj mi zwoje i idź spać, bo jest ciemno. Witaj. Klatu w promocji. No dobra, czyli kolejny bosik załatwiony, wpadamy. Węże. Czy to naprawdę musiały być węże? Bo salamandra to ma niewrażliwość na ogień, nie? Ten drugi rodzaj węża. Ale zęboskóry to jest drzmioszką, czyli będzie niewrażliwy na zimno, nie? Dla klatu dostanie czerwoną miksturkę. Nie szarżują już na niego, chyba że odrzuci, odepchnie takiego żmiuszpona, to może na niego zaszarżować. Okej, mamy postęp drobny. Tu nic nie idzie, pójdę prosto. Prosto w paszczę żmiuszponów. Tak jest. No, to może być kolejne takie osobne pomieszczenie, aczkolwiek może mieć skręt w lewo, nie? Czasem tak bywa. Klatu tam straszy. Nie, tu nie ma przejścia. Ale dużo ich jest. Nie, nie, to będzie takie osobne, no ale dobra, już załatwimy też żmiuszpony. No, się upewnię, czy jeszcze w prawo nie ma jakichś drzwi, bo tak nie do końca to obadałem. Walkiria utknęła. O, już jest, dobrze. Hej. No, kratu przestraszył już jeszcze. No, musimy się upewnić, czy nie ma przejścia w prawo. Jeszcze się nie upewnię. Chociaż nie, już tam widać, że nie. Ale dobra, załatwiamy tę grupkę. No, coraz mniej możliwości mamy, jeżeli chodzi o eksplorację tej świątyni węży. I porobione. Pierścionek poleciał. Ciężka kusza, no to nas nie ustawia raczej. Chociaż pod taką strzałę z popielenia nawet taka kusza jakaś ciężka by się trafiła. Jakieś pogorzeliska, czy jak to się tam zwało, takie piekielne machiny. To tam nie musi mieć dużej szybkości, nieważne, żeby miało jakieś fajne bonusy ogniowe. No dobrze. No to sobie tu skręcę teraz. Dobra. Najpierw węże. Kratu, miksturka. Patrzcie, jak te szkielety go piorą, jak nie ma obrony, kratu, nie? Dodam mu jeszcze jedną miksturkę. Dobra, coś tam go zamrażam, ale szybko się rozmraża, nie? Mniej niż pół sekundy potrzebuje. Widocznie ma to Cold Effy, tam coś tam po angielsku, takie wiecie, skrócone. Dobra. No to tędy może jednak. Kolejne węże, ale nie boss. A chciałem sobie dzisiaj porobić coś tam w tajemnym sanktuarium już, szybko przebiec przez pałac, a to się okazuje, że to jeszcze nie w tym odcinku. Dzisiaj świątynia żmiuszponów.
dobra, mam do niego dostęp. Patrzcie, jak szybko się rozmraża. No tam niby go spowalniam tym zamrażaniem, ale... Niezłą kontrę nam dzisiaj zrobili na te nasze strzały zamrażające. Ach, kolejne dziwne takie pomieszczenie większe. No zobaczmy. Nie, kratu stoi zbyt głęboko. Troszkę się cofnę. No, znowu stoi na przejdzie. No dobra, dobra. Te węże możemy tutaj zabijać. Dużo szkieletów. Będzie dużo wskrzeszaczy tam. A co za tym idzie, będzie problem. Dzięki. Z tym pomieszczeniem. Dobra, kratu tam został gdzieś. Tyle, może to i lepiej. Walkiria jest bardziej tankowata. Może szkielety są poza zasięgiem wskrzeszaczy. Tu jeszcze podobimy jednego żmijuszpona. Nie, jakiś wskrzeszacz go tam leczy. Niedobrze. No dobra, żmijuszpon załatwiony. Idę po miksturki i zaraz będziemy kombinować, ale tu może być problem. Nie wiem, czy nie powinienem się taktycznie wycofać i pójść w tę inną odnogę może lepiej. Może to by było tam mniej upierdliwe. Pierścionek z odpornością na błyskawice nam poleciał. Witaj w mym sklepie. Okej. Kratu przeżył znowu. Miksturka fioletowa żadna nie została zużyta. Jak to tam wygląda? Też fajnie by było tam się wbić jednak, nie? No, to jakieś pułapki jeszcze. Szkielety z tarczami jeszcze jakieś tam bloki mają dziwne. Okej. Jestem w stanie tego wyeliminować, tylko tam już jakieś węże idą. Dobra. Strażnik został zlikwidowany jeden. Trochę szkieletów tutaj się pojawiło, ale... Najważniejsze, że jeden strażnik mniej. I zaraz załatwimy kolejne żmijoszpony, które tutaj wpadły właśnie. O. Ja tu dostał czerwoną. Dobrze, że jakiejś trucizny tu jeszcze nie ma. Bo kratu by się naprawdę szybko przewracał. Mam mu jeszcze jedną czerwoną. Proszę mnie zostawić w spokoju. Zobaczy, czy dam radę tu jakoś... Jest tego, czego trzeba porobić. Proszę załatwić tego szkieleta przy mnie. Dobra, jest nieźle. Czy opłacało się tutaj w ogóle wchodzić? Niewrażliwość na trucizny? Pewnie nie, chociaż może... Nie, jest. Dobra, jest przejście dalej. Pójdziemy sobie tędy. Dobra, są żmijoszpony bez wskrzeszaczy. Jakby co, mamy kapliczkę do zniesienia klątwy. Chociaż jakbym znosił klątwę, to chciałbym klątwę chyba z kratu też znosić, więc i tak byśmy poszli sobie do miasta. Okej. Kolejny wężeł. Okej. No to czekamy na węża. Jest nieźle, kratu dostanie miksturkę. Czy wskrzeszacze tutaj mają coś do powiedzenia z tej odległości? Coś widzą? Koronowata leczenie, co wezmę sobie manę. Okej. Jest jeden załatwiony strażnik. Szkielet mnie klepie. Dobra. Jest dobrze. Kratu prawie zginął normalnie, bo szkielety go biły. Ej, a czasami nie ma takiego błędu z kratu, bo wiecie, tam ta cena cały czas jest taka stała.
Skoro może cena jest stała, to stały też jest jakiś jego ważny parametr. Na przykład on nie ma w tej chwili może 75 poziomu, tylko niższy. Taki, który się zatrzymał przy tej cenie, 11 111. I o ile mu tam odporności rosną, tam jakieś statystyki, na przykład jakby w rzeczywistości poziom mu stał w miejscu, to dużo łatwiej by było w niego trafić też, nie? Nie wiem dokładnie, na czym ten bug polega, że tam się z kasą coś zatrzymało. No bo koszt najemnika jest ściśle powiązany z jego poziomem, nie? Więc kto wie, czy on tak naprawdę nie ma niższego poziomu i też dlatego go tam tak byle szkielety trafiają bezproblemowo. Nie wiadomo. No ale dobra, no co, jak jest, tak jest, no. Jakoś trzeba sobie radzić. Dodatkowe utrudnienie na Helu, taki klatu może by był wtedy. Tak sobie z ciekawości zobaczę, słabe to. Dobra, idziemy dalej. Pyk, sobie tu kopnę. Dobra, mamy spokój na razie, upiorna różdżka. Włócznia z kości. I przejście dalej. I przejście dalej. No dobra. Słyszę węże. O, węże są ok, bo nic ich nie będzie wskrzeszać. Dobra. No, to może to będzie tam na końcu. Nope. Nie, boss by nie stał przy... Znaczy, nie wiem, czy to boss taki kolorek miał. Boss by nie stał przy przejściu, nie? Dobra, czekamy na węże. No, wskrzeszacze działają. Ale nie, to nie są szkieletowi sługusi. To chyba nie boss tam jednak stał. Takie dziwne przebarwienie mi się zdawało, że ma... Nie, zwykły straszny plus. No tu chyba byli... A nie, jest przejście, dobra. No to przy samym przejściu nie stał, ale jednak blisko dosyć. No to mamy to. Tylko teraz jeszcze trzeba, wiecie, przeżyć atak zęboskórego z ekipą. Nie wiadomo, gdzie on będzie, jak blisko będzie, a tutaj praktycznie mamy... Mamy od razu... No, nie, w sensie, że nie mamy gdzie uciekać, nie? Pomału. O, po tej stronie byłby zęboskóry? Niemożliwe, to może jakiś inny wąż. Chociaż może? Ej, on zawsze jest tam na dole, ostatecznie gdzieś tam na ołtarzu sobie siedzi. Dobra, zobaczmy. A tu fioletowa. A tu czerwona. A tu ogusza. Nie, to jest jakiś inny, to jest mglisty ropień. To jest jakiś inny węże. Nie jest jakiś skomplikowany bardzo. Poszło. O, jeszcze nie zęboskóry. Długi łuk poleciał. Ta stara zbroja. Dobra, chodźmy po miksturki może. No dobra, jakiś bosior na starcie pokonany. Pozdrawiam cię. Witam. 6500 dostaliśmy. Wezmę sobie jeszcze jedną fioletową miksturkę, taką jakby trzeba było klatu dać. Witam. A i tam ten zęboskóry będzie tymi błyskawicami napierał, nie? Klatu się może szybko zawinąć. Nie wiem, czy Walkiria to wystoi. No może być problematycznie. No ale dobra, wchodzimy. Ten sługus, żeby przyszedł. Słyszę węża. Chyba. Żeby zęboskóry był na ołtarzu, to by było fajne. Nigdy nie idę od tej strony.
Ale widzę, że może to by było tym razem wskazane. Okej. To sarkofagu tu nie może być na tej lokacji, nie? Ty suga, to będzie od zęboskórego pewnie. Żeby tutaj zadawać obrażenia solidne tylko. Czy chyba od zęboskórego, chyba że to od tego poprzedniego bossa jeszcze. Piekielna zbroja. Kratu, proszę cię, gdzie on poszedł? Zęboskóry. Chyba jest gdzieś tam. Kirja szybko się zawija. Kratu dostał miksturkę. Okej. No trochę zdrowia zjechałem, ale tam groźnie jest. Ale mamy trochę też więcej miejsca, już tam coś pozabijałem. Ale nie widzi mi się biegać, uciekać na tym obszarze przed zęboskórym. Miłego i tymi wężami z szarżą. Uleczymy Walkirię, bo ona ma zdrowie w tej zbroi, więc jest dobrze. Nie będziemy tworzyć nowej. Nie ma nic, czego nie mogłaby uleczyć odpowiednia mikstura. Kratu, chodź tu. Witaj. No dobra. Proszę trzymać kciuki u stóp zębami. Ups. Dobra, jakiegoś tutaj jakiegoś węża przewróciłem. A to są salamandry. Myślałem, że salamandry będą miały niewrażliwość na ogień, ale jednak też mają na zimno. Kratu, mikstura czerwona, mikstura fioletowa. Okej, jest dobrze. Zęboskóry raczej nie zginął jeszcze, nie? Chociaż może? Jakaś kusza? Ej, może się popsuł. Może się sfajczył. Walkiria może go dobiła. Wsadziła mu dzidę pod ogon. Dobra, chyba nie ma zęboskórego. Easy gierka. Jakoś to poszło. Musimy te zbroje wszystkie pozbierać, posprzedawać. Poszło trochę kasy na Kratu w dzisiejszym odcinku. Trzeba to zwrócić. Tak, wzmocnienia też trochę poszło, więc będę zbierał. Cyk! Misja zakończona sukcesem. Niech nastanie światłość. Prastarą zbroję też sobie tu zmieszczę gdzieś. No długi łuk, no to znamy, nie? Ten pierwszopoziomowy, to tam lipa. Nie będę tego nawet tutaj brał już. Nic więcej już nie uniosę. Okej, no to wszystko. Kratu zatruty. Trzeba szybko do Atmy szczupakiem się rzucić, żeby go uratować. Dzięki. No. Poziom nie został nabity, ale to w następnym odcinku sobie już zrobimy poziomik. No i 35 tysięcy. O. Fajna zbrojka nawet, nie? Jak na pierwszopoziomową taką. Cztery sloty od razu porobione, wysoka jakość, nie? Jeszcze jakby była eteryczna, coś tam można by... A w ogóle ten. Nie chcę. Znaczy tak, transmutujemy na pewno Lachę. To pierwsza sprawa. Coś ja tu trzymałem? Nie, no to mogę sobie to mieć. Trochę fioletowych mikstur poszło, także w następnym odcinku albo będą schodzić dalej, albo będziemy je sobie zbierać i uzupełniać w zakładce. Ale chciałem powiedzieć, ta zbroja Natalii, jak to z tym jest, bo może Kratu by chciał taką zbroję właśnie. Aha, to było to 1000 tam coś tam. To jest tak, dyscypliny cienia to mu się nie przydadzą, zdrowia to on ma i tak dużo. To go tam nie będzie ratować, chyba wolę tę obronę. No można by mu jakieś resy niby dołożyć, wiem.
odporność na trucizny jeszcze dochodziłaby mu. Sam nie wiem. No ja chyba nie. No dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeszcze mogę sobie dla zasady zajść do Drognana, żebyśmy to mieli już z głowy. I w następnym odcinku po prostu zaczniemy od pałacu sobie. Niech tak będzie. Ja może jeszcze... O, tu Kain coś powie. Ja może jeszcze, jak tam będę miał czas i chęci, rozejrzę się za tymi rękawiczkami, nie? To może jakieś lepsze znajdę. No z tym bonusem do szybkości byłyby fajne. Albo z jakimś zdrowiem, powiedzmy. No, cokolwiek, byle nie. Taka nowa błyskawic, bo to się nie przydaje. Może coś bym tam znalazł. Ale to ciężko. Trzeba by dużo czasu na to poświęcić. A mi się tak średnio chce chodzić za rękawiczkami, no nie? No dobra. To w takim razie by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.